Witam serdecznie w Unii Kulinarnej. Dziś zanurzymy się w smakach i aromatach pięknej jesieni, bo to pora roku, która wręcz inspiruje do tworzenia potraw pełnych komfortu i ciepła. A Łukasz i Mariusz wymyślają wyjątkowe przepisy dosłownie na poczekaniu. Mam dzisiaj dla nich bardzo ciekawe jesienne zadanie. Zobaczymy, jak się z niego wywiążą. A oto oni! Cześć, Aniu. Cześć. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ta cała jesień za oknem, te klimaty, te kolory. Coś mi podpowiada, że pod kloszem będzie jesienne warzywo. Czyżby to coś z Twojego ogrodu? Blisko, blisko. Podpowiem Wam, że jest to coś, z czego można zarówno wyczarować mnóstwo ciekawych dań, jak i także na przykład dekoracje stołu. Okej, mam jakiś wariancik. Też co? To? Dynia. Dynia. To królowa jesiennego ogrodu. Możliwości w kuchni są nieograniczone. To jest cudowny surowiec, którego trzeba czarować. To co? Zabierajcie się do tych czarów. Tak jest? Działamy? Piżmowa, muskatowa, makaronowa, Hokkaido. Tyle odmian, kształtów i kolorów. Nie ma chyba żaden owoc. Tak, nie przesłyszeli się Państwo, dynia to owoc, a dokładnie rzecz biorąc, jagoda. Dynie przywędrowały do nas już w XVI wieku z Ameryki Południowej, ale co prawda na początku hodowane były głównie jako pasza dla zwierząt. Dziś trudno wyobrazić sobie jesienny stół chociażby bez zupy dyniowej albo bez ciasta z dyni. Prawdziwa królowa jesieni. Jesienią dynie są wszędzie. Robimy z nich zupy, przekąski, dania główne, a nawet desery. I dzisiaj właśnie zrobię coś słodkiego. Więc tak, do słodyczy obowiązkowo są potrzebne jajka i serek kremowy. Dziś zrobię danie sycące i rozgrzewające, a do tego przyda mi się kiełbasa O, pomidory z puszki. To czym nas dzisiaj zaskoczycie, Łukaszu? Tak, mam taki pomysł, zrobić ciasto marchewkowo-dyniowe. To więc marchewka dla tekstury, dynia dla wilgotności ciasta. Jak będzie dużo cukru, to będzie bardzo smaczne. O tak. Mariuszu, a u Ciebie? A ja dzisiaj przenoszę się do Węgier. O, tak. Kiełbaska. Dokładnie. I puszka Pandory. Tak. Chciałbym, żeby to były pomidory, ale co to będzie, to zobaczymy. To zobaczymy. Jak Węgry, to rozumiem, że będzie to leczo. Dokładnie. Z dynią. Bardzo lubię lecza, dlatego że to jest danie, które samo się robi. Wszystko się wrzuca do garnka i ono się robi samo. No i też za każdym razem wychodzi trochę inaczej, prawda? Dokładnie, dokładnie. System jednogarnkowy, a czy będzie mało brudu, to się szoka. Przyjdę Ci pomóc ze sprzątaniem. O, super. No to co, zabierajcie się do roboty w takim razie. No i już nie mogę się doczekać na te przepyszne różne czary Wasze dyniowe. Okej, to działamy. Działamy. Przygotowanie rozpoczniemy od marchewki i od dyni. Mam tu dwie marchwie i je ścieram na tarce o grubych oczkach, na tej tak zwanej buraczkowej tarce. A ja zaczynam od krojenia cebuli w kostkę. Mam tu cebulę białą, przystępuję do krojenia w kostkę. Kostka, bym powiedział, taka średnia. Marchewka starta, ale to będzie ciasto nie marchewkowo, ale marchewkowo-dyniowe, więc dynia. Tu jest odmiana Hokkaido. A więc przekroję na polowe i z polówki wydrążę nasionka. A ja nastawiam garczek. Do garczka dwie łyżki oleju i do garczka ląduje pokrojone w kostkę cebula i jeden ząbek czosnku. Rozgniatamy i również do cebuli. W tym czasie pokroję kiełbasę. Może to być dowolna kiełbasa. No, szukałem polskiej kiełbasy na Litwie, ale niestety nie mogłem jej znaleźć, naszej wiejskiej. Polskiej, węgierskiej trzeba było szukać. A bo i węgierskiej też nie mogłem znaleźć, ale znalazłem taką tradycyjną, można powiedzieć, kiełbasę śląską. I kiełbasa pokrojona w kostkę ląduje w garczku. Zależy mi na tym, żeby się ładnie zrumieniła. Hokkaido, można jeść ze skórką, więc ścieram ze skórką. Naprawdę nada to fajnej tekstury. No a poza tym ta skórka kryje w sobie bardzo dużo smaku. Jeszcze dodatkowo sobie rękawiczki założyłem, no bo dynia bardzo farbuje ręce. Tak. I ja miałem tam do obrania kilkanaście kilogramów tej dyni. Obrałem wszystko spoko, ale bez rękawic. I potem przez 2 tygodnie chodziłem z pomarańczowymi rękoma. Ani ocet, ani płyn do mycia naczyń, nic nie pomogło. Też będę musiał obrać dynię. Ja obiorę ją ze skóry, dlatego bo do lecza. Chociaż zastanawiam się, czy nie dać ze skórą.
Dolecza bez. Nie, trzeba obrać, nie? Dolecza, nie? Tak. Lepiej będzie, nie? Także obierzemy. I najtrudniejsza robota jest za mną. Mam pełną misę pomarańczowych dobroci. To odstawiam na bok, a w tej misie zabieram się za ciasto. I tu jest bardzo ważne. Wszystkie składniki w temperaturze pokojowej. Tak, 6 jajek i do 6 jajek dodaję 3/4 szklanki oleju. Tu robię tylko na oleju, bo chcę, aby ciasto było wilgotne. I 2 rodzaje cukru. 200 g trzcinowego i 100 g moskawady. Dodaję to do środka i dokładnie trzepaczką to ubiję, aż masa lekko się na powietrze. A ja dynię obrałem ze skóry i dynię kroję w kostkę. Rzucam ją zaraz po kiełbasie, dlatego, bo ona jest dość twarda i musi nam zmięknąć. Dlatego ona wjeżdża jako pierwsze warzywo do garnczka. No, pomijając oczywiście cebulę i czosnek. I w tym momencie piekarnik ustawię na 180 stopni, aby tak porządnie się nagrzał. Będę piekł w funkcji termoobieg, no bo ciasto będzie dosyć grube, więc ten termoobieg trochę pomoże w przypieczeniu. A u mnie następnym warzywem będzie cukinia. Jedna cukinia na połowę dyni na pewno wystarczy. I do ciasta przesiewamy 400 g mąki pszennej. Do tego dodajemy 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Ciasto będzie naprawdę spore, no bo mam nadzieję, że na taką blaszkę, więc i tego proszku do pieczenia jest dosyć dużo. I 2 łyżeczki przyprawy korzennej. Gdy cukinia i dynia już tutaj ładnie razem skwierczą, biorę po połowę z każdego koloru papryki, czyli czerwona, żółta, pomarańczowa. Paprykę daję w ostatnim momencie, bo jest najbardziej delikatna. Jak dam ją na początku, ona później po prostu bardzo, bardzo będzie źle wyglądać. A nie o to nam chodzi, dlatego po połowie. I widzicie, w efekcie mam dosyć gęste ciasto. No a w dodatku te owoce puszczą sok, więc ciasto się nawilży. I jeszcze na koniec taką szczyptę soli dodaję. Tak, Mariusz, ja podkradam pomarańczę. Proszę cię bardzo. I z tej pomarańczy dodaję skórkę. No ale nie za dużo, bez przesady. Nie może dominować w tym cieście, musi tak ładnie dopełnić. A u mnie praktycznie wszystkie składniki już są w garczku. Papryka, cukinia, dynia. I teraz zalewamy 100 ml wina białego wytrawnego. Niech nam się tutaj ładnie przegryzie i oczywiście wino wyparuje. A, całkowicie bym zapomniał oczywiście o posoleniu warzyw i pieprz. Jak najbardziej leczo to lubi wędzone papryki. Zostało jeszcze dla mnie trochę tego cukru? Nie, wszystko zjadłem, znaczy dodałem do ciasta. On pozostaje w takich grudkach i następnie jak ciasto się piecze, to takie niczym grudki karmelowe. I chyba ten fantastyczny kolor, prawda? Taki lekko czekoladowy też pochodzi od tego niesamowitego cukru. A u ciebie co tam? O, dobrze słyszałeś, bo otwieram pompuszkę właśnie. Z nie wiadomo czym. Nie wiadomo co. 3, 2, 1. Poszło. Ale zaskakujące pomidory. Pomidorki. I tutaj widzę u ciebie też papryki, no bez tego leczo jest niemożliwe. I jakie tutaj masz papryki? Paprykę wędzoną, chili i słodką. Panowie, a jakie są wasze ulubione dania z dyń i jakie są wasze ulubione gatunki? O, ja na przykład do zupy typu krem to lubię dynię muskat. Jest bardzo pomarańczowa, bardzo smaczna. Okej, a jeśli chodzi o dodatki? Pestki słonecznika, tak samo jak i same pestki z dyni, które właśnie bardzo, bardzo są smaczne. Czyli posypać się na wierzchu pestkami. Tak. No już się nie mogę doczekać, aż te wszystkie wasze cudziki tutaj powstaną. Także za chwileczkę do was wpadnę. Okej, czekamy. Tak, do ciasta dodałem 3 kwaśne jabłka, pokrojone w kostkę. 70 g orzechów włoskich, drobno posiekanych. I teraz uwaga, dodaję marchewkę. I dynie. No jak widzicie, sporo tego wszystkiego będzie, ale będzie mega dobre. A ja kroję naćpietruszki, pietruszki, drobną kostkę. No i spójrzcie na to ciasto. No po prostu, jest tu więcej dodatków aniż samego ciasta, ale prezentuje się świetnie. Teraz przyszykuję formę, więc tak, duża forma, duża blaszka. Tu powiedziałbym, że mam takie 30 na 20 cm blaszkę. Smaruję maslem, foremkę posypałem mąką. Dokładnie trzeba teraz to tak opruszyć, żeby wszystko ładnie się przykryło. To najpierw było masło, a na to masło mąka. Tak,
odpukuję i nadmiar wracam do misy. I przelewamy ciasto do foremki. O. Łukasz, a gdzie jest ciasto? No dobrze, dobrze. Trochę więcej tu dodatków, a nie ciasta, ale zobaczysz, będzie dobrze. Tresiwa, tresiwa. Tak jest. I ciasto wędruje do piekarnika 180 stopni, około 60 minut. Do tak zwanego suchego patyczka. A ja właśnie przed chwilą spróbowałem lecza. Czegoś mi tu brakuje. A czego? Otóż kuminu. Kuminu można dodać jeszcze szczyptem. Jeżeli ktoś chce bardziej ostre, oczywiście można dodać troszkę więcej pieprzu, dodać więcej papryki chili właśnie w proszku lub też można na samym początku dać świeże chili. No ale ja tutaj nie będę stawiał na ostrość. Myślę, że teraz to zmieni postać rzeczy. No właśnie. Brakowało tam, tak? Tak, brakowało. Dlatego gorąco polecam dodać szczyptę kuminu. A ja polecam ciasto marchewkowe podawać właśnie z takim kremem, który robi się w mgnieniu oka. Mam 200 g serka kremowego i 50 g masła. Trzeba to teraz tak wymieszać, przesiać do tego szklankę cukru, pudru i wystarczy, że to dobrze ubijemy przez kilka minut trzepaczką, ale ja już to zrobię przed samym podaniem ciasta. Można też dodać tu trochę wanilii albo skórki z pomarańczy. Będzie świetnie. No co taki Mariusz, bezrobotny jakiś? A i pośpieszyłem się za bardzo z tym leczem, wiesz, czekam na Łukasza, on tam cały czas eksperymentuje. Ja wszystko. O, super, to teraz jak rozumiem będą dania dodatkowe. Tak jest. Co to będzie, Mariuszu? Słony karm, moja droga, to będzie. O, bardzo lubię słone desery, jak wiecie, czyli coś dla mnie. I jeszcze będę strzelał. Popcorn. Tak. Popcornem, słony karmel z popcornem. Brzmi bardzo smacznie i bardzo ciekawie. A u ciebie, Łukaszu, co to będzie? Tak, u mnie będzie przekąska. I będzie serka koziego. I do tego dodam trochę orzechów włoskich, szczypiorku, żurawiny. Będzie po prostu tak, serek kremowy i to będę zawijał. Bardzo, bardzo smacznie to wszystko wygląda i brzmi. Do zobaczenia przy degustacji. Dobrze. A ja zaczynam od rozpuszczenia cukru. Na 100 g cukru 50 g masła i 3 do 4 łyżek śmietanki. Niech nam się najpierw tutaj ładnie skrystalizuje cukier. I oczywiście niespodzianka, jedna łyżka masła orzechowego, delikatnie słonego i szczypta soli, dlatego żeby ten smak był taki oryginalny, niepowtarzalny. Zmniejszamy ogień. Nie zapominajmy o tym, żeby zmniejszyć ogień, bo może bardzo, bardzo szybko cukier się spalić. Nie ma też go za często co mieszać, z samego początku oczywiście, dlatego będzie się brylił. Jak już będę widział, że się rozpuszcza, wtedy delikatnie będę mieszał. A ja drobniutko ściekam szczypiorek, naprawdę drobniutko, bo w tym szczypiorku będę otaczał nasze kulki sera koziego. Może to być nieobowiązkowo szczypiorek. Szczypiorek jest taki intensywny dosyć, tu właśnie szczypiorek czosnkowy, więc intensywny smak. Można zrobić to też w koperku, drobno posiekanym. Będzie bardziej łagodne, bardziej ziemski, smaczne. Tak, to przełożę sobie na miseczkę. Widzę, że cukier zaczyna się ładnie krystalizować, robi się taki brązowy, jak trzcinowy wygląda. I teraz po cichu wdarę garczek. Taki Łukasz nie słyszy. Ja słyszę. Słyszę. To nie będzie niespodzianka dla niego. Chciałem go wystraszyć. Rzucę popcorn, przykryję i zobaczymy, kto pierwszy się wystraszy. Może ja zapomnę, sam się wystraszę. No, ale będzie głośno. No tak. Gdy się cukier rozpuścił, praktycznie nie ma już żadnej grudki, dodaję 50 g masła. Oczywiście cały czas ostrożnie, żeby się tutaj nie spaliło. O, i masło właśnie wchodzi w reakcję z cukrem. Mieszamy. Tylko opowiem, że mam tu już pokrojone orzechy włoskie, szczypiorek, a jeszcze pomyślałem, że zrobię mały eksperyment. Spróbuję właśnie zrobić te kulki też obtaczając je w żurawinie. I jak je się formuje, więc tak, łyżeczkę do zimnej wody, rękę też trochę nawilżę, biorę porcję, trochę to tak równam, wkładam do środka orzech albo żurawinę, albo po prostu nic nie wkładamy. Druga ręka też nawilżona. I trzeba to tak uformować w kulkę, przełożyć do nadzienia. No i następnie w tym nadzieniu obtoczyć i jeszcze raz poformować. Więc cóż, działa. Masło weszło w reakcję z cukrem. Nadało taki piękny, brązowy kolor.
I właśnie teraz dodaję 1,5 łyżki masła orzechowego. Z powrotem odkładam, żeby się to wszystko ładnie rozpuściło. I o czym bym zapomniał? Oszczypcie właśnie soli, bo to ma być słony karmel. Chociaż orzechy są też już słone. Jak widzimy, karmel idealny, brązowy, jak z podręcznika. Najlepiej najmniejszy ogień. To więc z umiarem, tak? Z umiarem, dokładnie. I więcej masełka, moi drodzy. Więcej masełka. Już teraz obtaczam kulki właśnie w tych wszystkich posypkach. I tak, pomagam sobie i palcem, i łyżeczką. I przekładam to na talerz. Jeszcze właśnie przed podaniem ja to wstawię do lodówki, no bo musi to się schłodzić. Nie można tego podawać w temperaturze pokojowej. Więc karmel zdejmuję z ognia i będę mieszał go teraz z popcornem. No i co? Finalizacja, czyli polanie popcornu karmelem. Mieszamy. No to co, Mariusz, odpalamy jakiś dobry film i idziemy? Nie, musimy poczekać na Anię. A tak. Trzeba poczęstować. Trzeba. Ile tutaj smaków, kolorów, zapachów, aromatów? Od czego zaczynamy? Proponuję zacząć od pysznego, gorącego lecza. O, no próbujemy. Tutaj nasza królowa dynia. Nie znają się Węgrzy, lecze musi być z kiełbasą. Tak jest. I z dynią. Wiejskie. A fajnie ta dynia tu z kiełbasą. Bardzo smacznie, taki lekko słodki smak, ale jest bardzo chrupiąca i bardzo dobrze tutaj pasuje. Czuć trochę ostrości od tej papryczki, ale też piękny aromat tej wędzonej papryki. Super tekstura dyni. Ona nie jest przygotowana, nie jest tego taka kasza. I tak jak mówicie, ostre, tak? Ostre musi być. No, no ostry chłopak to i ostra potrawa. No i to jest bardzo, bardzo zdrowe danie. Bardzo proste w przyrządzeniu danie. Przejdziemy do tego dania drugiego. A tu mam takie kulki z sera koziego. Orzech, szczypiorek, żurawina. Który wybierasz? Ja mam faworyta. Żurawinkę. To dobrze, bo ja chciałem szczypiorek. Szczypiorek jest piękny, zielony, to gryziemy. I powiem ci, bardzo szybko znika. I bardzo cudownie w smaku. I ma w środku niespodziankę. A to z czym zrobimy? Z orzeszkiem. O, tak. Pyszne. I super połączenie. Bardzo lubię, jak jest właśnie ser kozi połączony z czymś słodkim. Bo to bardzo podkreśla, mi się wydaje, jego smak. Też zachowana struktura. Jest taki dość twardawy, w środku miękki. I jeszcze na końcu ten orzeszek. Palce lizać. Okej, okay. A teraz coś bardzo kalorycznego, ale smacznego. No to mamy ciasto marchewkowo-dyniowe, a jeszcze do tego są jabłka, orzechy. Jest bardzo kaloryczne, bo ma dosyć dużo w sobie cukru, no ale z drugiej strony zobaczmy, ile to jest owoców, ile błonnika, także nie jest tak źle. I tu właśnie chodziło, aby starać się zachować wilgotność ciasta. I cudownie korzenne. To jest właśnie idealne połączenie dyni w deserze właśnie z tymi korzennymi przyprawami piernikowymi. Wyśmienicie, to ze sobą współgra. Ciasto jest tak miękkie, tylko o, samo odchodzi. Mam nadzieję tylko, że nie zjadamy żadnego pojazdu Kopciuszka tutaj. No ja też coś słodkiego chcę. Co tu mamy? Proponuję właśnie do seansów filmowych i nie tylko. Nie tylko do seansów. Pytajmy. Można jakąś taką drobną przekąskę pomiędzy posiłkami. Jest przepyszny. Sól tu robi robotę. Ja tak uwielbiam, kiedy jest i słodkie, i słone. No bardzo ja, dobre. Ja tak akurat wiem, od Łukasza się nauczyłem, dlatego zrobiłem to samo, ale nie martwcie się, mam więcej popcornu, starczy. O, super. Super, bardzo dobrze, bo do tego się nie można oderwać, proszę Państwa. Serdecznie polecam, żeby zrobić sobie właśnie taki pyszny, słodko-słony popcorn z karmelem i wejść na stronę wino.tvp.pl, gdzie znajdą Państwo nie tylko przepisy na te wszystkie cudowne dania, ale także poprzednie odcinki Unii Kulinarnej. Do zobaczenia za tydzień. I mówimy wam pa, pa. I jeszcze. O.